Dobry wieczór. Magdalena Antoszak, witam Państwa serdecznie i zapraszam na program w cyklu Ludzie, Sprawy, Historie, w którym poruszamy ważne tematy. Opowiadamy niezwykłe historie, przedstawiamy ludzi z pasją, ale także interweniujemy w trudnych sprawach. Dziś o tym, że Polacy zbroją się na potęgę. Trenują strzelanie, obsługę broni palnej. Trend ten wyraźnie jest widoczny od dobrych kilku lat, ale od momentu najazdu Rosji na Ukrainę wyraźnie przyspieszył i się wzmożył. Choć to rozrywka dość kosztowna, zdobywa sobie coraz więcej entuzjastów. Polacy oblegają strzelnice, zapisują się do strzeleckich klubów, ale także kupują pistolety, karabiny, strzelby. Niektórzy przy domowym sejfie trzymają po kilkanaście sztuk broni palnej. Czy tylko dla sportowej frajdy? Polska zbrojna to tytuł reportażu Zbigniewa Górniaka, w którym autor próbuje dociec, skąd taki stan rzeczy. W roli dociekającego dziennikarz Radia Opole, Kacper Śniegórski. Cześć. A, cześć, czołem. Serwus, cześć, Kacper. Cześć. Cześć, witam was. Ale to przeszkodziłem w transakcji teraz? Nie, spoko. Spokojnie. Broń jest rozładowana, także się nie masz co bać. Ale wchodzisz jak do siebie tutaj. Tak, tutaj są przyjaciele dosłownie, nie. Nie to, że tam znamy się, tylko tak bardziej po przyjacielsku i to jest zamówione chyba 3 miesiące temu i w końcu dotarło ze Stanów do nas. Nie no, wygląda to tak dosyć filmowo. No to musisz... Hitman. Czy po 24 lutego, kiedy rozpoczęła się wojna na Ukrainie, zauważyliście większy ruch? No tak, bo zaczęli się bać. Dobra, jak to przeładować? Jest spoko, jest przeładowane. A muszę być bogaty, żeby to kupić? Zależy od marki. W przedziale tej marki tutaj, powiedzmy od tych plastików przez to drewno, no trzeba mieć troszeczkę pieniążków, żeby to kupić. Ile? No od 20 tysięcy trzeba liczyć. Do? 40, 50. Żeby dozbroić Polaków, należałoby ich przede wszystkim wyszkolić w każdym aspekcie, z każdego rodzaju broni, której by mieli używać. Na takich zasadach, gdzie musimy mieć ten trening od początku do końca, żeby ludzie wiedzieli, jak tej broni używać. Należy się zapisać do klubu. W klubie należy być minimum 3 miesiące i po tych 3 miesiącach można przystąpić do patentu. No to czyli później jest właśnie ten egzamin, ten patent. Jak się go zda, to już jest podstawa, żeby składać te papiery na WPA. No wiadomo, należy jeszcze badania zrobić, jest jeszcze wywiad środowiskowy, jak już się złoży te papiery. Oczywiście jest duży rygor. Należałoby go troszkę poluźnić, żeby można było rozszerzyć naszą na przykład tutaj działalność, ale niekoniecznie na hura i dla wszystkich. Niekoniecznie tak, jak jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie wszyscy mają dostęp do broni. Daj mi taką największą... Smith Wesson 6-calowy. No to już wygląda bardzo konkretnie. Najlepiej strzelają kobiety. A dlaczego kobiety najlepiej strzelają? Najwięcej spokoju mają w sobie. Ile ja mam sztuk broni, nie mogę powiedzieć, bo to jest dla mojego bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa mojej rodziny. Dobra, to ja bym sobie teraz poszedł postrzelać, bym tylko tarczę musiał kupić. Francuz, zaraz jeszcze. Tarczy i Francuz. Francuz? Proszę bardzo, to co, możemy strzelać, to dzięki bardzo. Przede wszystkim musimy zachować wszelkie procedury i wpisać się na książkę strzelnicy. Następnie postrzelamy sobie na początku z pistoletu, z prostszego karabinu, z trudniejszego karabinu i ze strzelby.
I tu się najpierw będziemy musieli wpisać, tak? To jest nasz obowiązek. Ja wpisuję swoje imię i nazwisko. Leworęczny jesteś, to się przydaje przy strzelaniu? Wręcz przeciwnie, to znaczy zależy też do jakiej broni, bo w przypadku broni takiej jak karabin kałasznikowa, to jest idealnie, bo jest przeładowanie na prawą rękę. Jedną tam weźmiemy i sobie będziemy do niej po prostu strzelać. Ta jest w dobrym stanie, dobra? Po konsultacji z żoną oczywiście postanowiłem zainwestować też w siebie, następnie też w nią, w szkolenia z komandosem. I on nas przeszkolił, jak pracować z tą bronią w sposób bojowy, ale także obronny. Więc tego się nie boimy. Czy wymierzyłbym do człowieka? Tego nie wiem. To jest zupełnie inna sprawa niż celowanie do tarczy. Można powiedzieć, że jesteś prepersem? Patrząc na to, plus na to, że mamy zapasy żywności, zapasy wody, jakąś tam lokalizację ucieczkową, paliwo, dodatkowe źródło ogrzewania, to tak. Bardzo często, w bardzo trudnych czasach, amunicja i broń służyły do wymiany. Jak mamy dużo amunicji, możemy ją zawsze sprzedać i uratować się przed głodem. I zasada celowania jest bardzo prosta. Muszkę zgrywasz z szczerbinką, one muszą być idealnie. Jak jesteś gotowy, oddajesz strzał. Uwaga, to jest pistolet dynamiczny, bardzo szybko strzeli. Strzał w dziesiątkę idealnie w głowę, tak zwany headshot. Idealnie w głowę. Nie wiem. Ty naprawdę pierwszy raz w życiu strzelasz? Idealnie. Dobrze, to teraz coś długiego. Karabin typu AR. Platforma amerykańska, oparty o konstrukcji M4, M16 z Wietnamu, tylko już wersja zmodyfikowana. Aż we mnie łuski walą, muszę trochę odejść. Polski nasz beryl. To jest dokładnie wersja cywilna, czyli bez ognia ciągłego. Natomiast on ma niesamowity walor sentymentalny dla mnie, że tu jest orzełek. Przygotuj się na szarpnięcie. No już praktycznie nasz Francuz zamienił się w ser z dziurami. Tu przede wszystkim jest mega ważne, bo jest skupienie. Tutaj w ogóle są przestrzelone kilka razy w tą samą dziurę. To jest bardzo trudne, żeby strzelec tak zrobił. Ile ta walizka kosztuje? W tej konfiguracji z tymi wszystkimi dodatkami około 35 tysięcy. Myśliwi są najlepiej wyszkoloną i najlepiej uzbrojoną, nie mogę powiedzieć formacją, bo formacją nie jesteśmy, natomiast prywatnymi osobami, które są wyszkolone do tego, żeby używać broni. Palec jest pusty i powoli ściągasz w głowę czy w okolicy brzucha. Środek tarczy. Powoli na spuście. Tak jest, trafiony cel. Naprawdę jak przy stoliku handlarza broni. To jest prywatna broń. Może handlarz bronią to nie, bo to jest broń, która ma zachęcać, która ma służyć do pokazów broni, która ma też służyć do zawodów, do organizacji. Od kilku lat, natomiast w szczególności od kilku miesięcy jest wyraźny wzrost zainteresowania. Pozwoleniami na broń, bronią, ale także nabywaniem umiejętności strzeleckich. To jest przekrój całego społeczeństwa. To są osoby, które na co dzień są policjantami wojskowymi, strażakami, przedsiębiorcami, dyrektorami, lekarzami, nawet rolnicy. Jestem inżynierem mechanikiem. Kiedyś robiłem wyposażenie na statki, konkretnie żurawie morskie, trzy suwnice. Osobnice lądowe też, a obecnie robię ciężkie maszyny budowlane. Być może mają jakieś poczucie niebezpieczeństwa, być może chcą zapewnić bezpieczeństwo swoim bliskim, być może to nimi kieruje. Ryszkarzem jestem. Naprawiamy broń palną. A to nie jest popularny zawód?
Nie, bardzo. No właśnie, ilu jest rusznikarzy w kraju, tak? Nie mam pojęcia. Ale na warsztacie mamy 20. Takie jest wzięcie na strzelnice komercyjne. Tak dużo ludzi się na nie zapisuje, chce strzelać, że osoby takie z klubu, totalnie z zewnątrz jak ja, mają problem z wynajęciem tam jakiegokolwiek stanowiska. Tutaj jestem pierwszy raz na tej strzelnicy i pierwszy raz strzelałem z takiej prawdziwej broni. No, trochę się stresowałem, ale jest dobrze. W dzisiejszym społeczeństwie, w naszym polskim społeczeństwie jest problem tego, że ta broń jest taka mitologizowana, tak? Czyli że jest niebezpieczna, że może nam zrobić krzywdę. I nagle jeśli przychodzą, zobaczą, że to jest fajna zabawa, fajny sport, że to nie jest wcale tak niebezpieczne, jak środki masowego przekazu próbują nam wmówić, to potem zostają i są z nami i rywalizują. Może poprzednia władza ich mawiała, że broń w rękach cywili to nie jest dobra rzecz. A dla mnie to jest bardziej... To jest jak narty dla narciarza. Patrząc po tym, co się dzieje na Ukrainie, to my nie będziemy mieć wyboru. Bo ja na przykład wiem, że jeżeli przyjdą do nas Ruscy, to u mnie się skończy kulą w łeb. I mnie nikt nie będzie pytał, czy nie chcę ich zabijać, czy nie chcę ginąć, nie chcę. Po prostu od razu dostanę kulę w łeb. To, co się teraz dzieje na Ukrainie, tam się nikt nie wypyta. Facet jest, który jest zagrożeniem, był gdzieś w wojsku, od razu kula w łeb do wora. Dużo osób zapisuje się do takiego klubu jak nasz, pobudek patriotyczny. Między innymi dlatego trenujemy i podnosimy swoje umiejętności strzeleckie, żeby potencjalnego agresora zniechęcić, tak? Żeby wiedział, że u nas w 39-milionowym kraju, załóżmy, jest 5 milionów osób, które jest świetnie przeszkolone w strzelaniu dynamicznym, w strzelaniu praktycznym, bojowym, obronnym i że są gotowi poświęcić swoje życie. Myślę, że myśliwi poszliby się bić za kraj, za Polskę, bo oczywiście jesteśmy patriotami. Polska po prostu zbroi się. Jak usłyszeliśmy w reportażu, wielu Polaków zaczęło traktować naukę strzelania nie tylko jako atrakcję czy źródło sportowych emocji. Niektórzy po prostu dzięki temu zapewniają sobie większe bezpieczeństwo, a jeszcze inni traktują to jako patriotyczny obowiązek. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym programie Ludzie, Sprawy, Historie. A ja gorąco Państwa zachęcam, proszę pisać do nas z własnymi propozycjami tematów i interwencji na adres redakcja.opolska@tvp.pl. I oczywiście zachęcam Państwa, proszę oglądać nasze reportaże. Dziękuję, wszystkiego dobrego, do zobaczenia.